Hubert. Filip. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Witamy po wieloletniej przerwie. Powróciliśmy na łamy internetu, smartfonów, słuchawek oraz waszych kanałów usznych. My. Ale czekaj jeszcze. Prowadzący podcast. Czekaj, daj mi skończyć. Prowadzący podcast Hammerzeit. Twój popkulturowy podcast w internecie. Podcast Hammerzeit. Twój podcast na żywo. Prawie. Tak, jesteśmy my, jest podcast i są zaległe tematy. Skończył się sezon urlopowy. Filip, co robiłeś przez ostatnie 3 tygodnie? Byłem poza miastem wielokrotnie. Ja też. Tak. Zażywałem, proszę pana, wolności od pracy. Ja też. A także zrobiłem kilkanaście zdjęć. Ja też. Lub więcej. Tak. I trzeba było wrócić. Tak jest, wróciliśmy do szarej rzeczywistości, musimy nagrywać podcast, musimy się męczyć przed mikrofonem, a wszystko to dla waszego dobra. Dlatego, aha, Filip, mówiłeś coś o zaległych tematach. Jakie są zaległe tematy? Jest zaległy temat w postaci takiej, że udało się nam wszystkim obejrzeć przez ostatni miesiąc i trochę kilka filmów i wszystkie są na tyle ciekawe, że warto o nich powiedzieć zdań kilkadziesiąt. Nawet. Tak jest, czyli zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego odcinka, dzisiaj będziemy omawiać naszymi aksamitnymi głosami 3 filmy, wszystkie 3 produkcji amerykańskiej. I wszystkie 3 mają dwuwyrazowe tytuły. Tak jest, z czego Filip należy od razu podkreślić, że jeden z nas widział wszystkie 3 filmy, drugi z nas widział 2 z 3 filmów. Mhm. W związku z tym częściowo będziemy dzielić się wrażeniami, a częściowo powrócimy do wspaniałej koncepcji Q&A. Yes. Kiedy będziesz ty odpowiadał na moje pytania dotyczące bardzo oryginalnego filmu pod tytułem Sausage Party. Yeah. Ale zanim przejdziemy do parów, zajmiemy się filmem pod tytułem Jason Bourne, a potem przejdziemy do filmu Suicide Squad. Na sam koniec, rozumiem. Na sam koniec Suicide Squad? Tak mi się wydaje, bo to prawdopodobnie będzie temat najdłuższy. To zróbmy taką tak, zaczniemy od Matta Damona, potem przejdziemy do parów, a skończymy na filmie, gdzie jest trochę Batmana. Tak jest, Filip. A więc Jason Bourne. Film, który kontynuuje tradycję robienia sequeli po latach, gdzie poza nazwiskiem głównego bohatera pojawia się jego imię. Lub na odwrót. Okay. To znaczy, był sobie film Rambo, Rambo tak. 1, Rambo 2, Rambo 3, John Rambo. A następnie był film John Rambo po latach. I teraz następnie chcesz był film Rocky. Właśnie. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, a następnie był Rocky Balboa. Ktoś jeszcze był, tak? Powinien być Commando i potem powinien być John Matrix. Tak, natomiast w latach 2000, nie wiem jak się nazywa, ten czas nigdy dziesiątkę lat nie umiem dopomnieć. Powiedz ładnie, w pierwszej dekadzie XXI stulecia. W pierwszej dekadzie XXI wieku, dobrze, żeby tak nie prowadzić kalki pełnej twojej wypowiedzi, Filip, ukazał się film pod tytułem... Czekaj, tożsamość. Właśnie, to jest, chciałem zaproponować od razu quiz. Szybko wymień wszystkie tytuły filmów dotychczasowych o Jasonie Bourne. Tożsamość Bourne'a, coś tam Bourne'a i supremacja Bourne'a. Był tak, była tożsamość Bourne'a, była krucjata Bourne'a. Krucjata. I był ultimatum Bourne'a, a także dziedzictwo Bourne'a. Dziedzictwo film, Bourne'a. O którym nikt nie pamięta, zresztą tak. Poniekąd słusznie. Bo tam chociaż grał Hawkeye, on nie był najgorszy. Nie był taki zły, ale nie był za bardzo bornowy, więc to była pomyłka, że ten Bourne tam był w tytule. Poza tym on zażywał jakieś piguły, to było wszystko coś nie ten. No, Matt Damon zażywa tylko, wiesz, proszę pana, ćwiczeń fizycznych, hakowania i prania wolnego mózgu. I prania mózgu, tak. Co inny raz, jak zimowy żołnierz, co inny rano wypierz mózg i do roboty. Filip, seria filmów o Jasonie Bourne zawsze mi się podobała, ale podobała mi się tak z rozpędu. Ponieważ, ponieważ pierwszy film z gatunku Jason Bourne, czyli tożsamość Bourne'a. To jest podgatunek filmu szpiegowskiego, czyli podgatunek tak, Jason Bourne. No. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie właśnie dlatego, że był takim klasycznym po prostu filmem szpiegowskim, takim chłodnym, takim zimnym. Mimo, że było tam dużo akcji, to był taki kręcony trochę w takim starym stylu. Nie było jeszcze za dużo shaky camu. Ja lubię używać tego słowa, ten film był analogowy. Tak jest.
Nie czytałem książek, na których jest ten serii książek, na których te filmy są oparte, ale wiem z źródeł internetowych, że są to książki nieporównywalnie bardziej nudne niż filmy. Jestem w stanie to bardzo łatwo wyobrazić, bo pan Robert Ludlum, który pisał je, on chyba już odszedł do krainy wiecznych pisarzy, o ile się nie mylę, ale jak pisał je dawno, to pewnie pisał tak jak Tolkien. Czyli strasznie długie opisy rzeczy, które w filmie dzieją się... O tak. Natychmiast, tak. Filip, kim jest Jason Bourne? Jason Bourne jest obecnie już zaawansowanym wiekowo, bo tak on jest po 40 chyba grubo, facetem, który za młodu dał się wciągnąć do super tajnego programu jakiejś agencji pod agencji pod agencji pod agencji CIA. Tak jest i tu wtrącę się. No. W najnowszym filmie dowiadujemy się dlaczego. Mm-hmm. I ten powód jest szalenie prozaiczny i taki trochę nie do końca chyba... Ale wystarczy, proszę pana, rodzina, jak w grę wchodzi rodzina, to wszystko można w ten sposób wyjaśnić. Bo mama, bo tata, bo wiesz, ktoś coś komuś zrobił. Ale chciałem powiedzieć, że mi się zawsze właśnie podobało w Jasonie Bournie, że on walczył z tym rządem, który miał, czy tam władzą CIA i tajnymi organizacjami, ale że to byli ludzie jakby niezależni. Natomiast w ostatnim filmie zostało to sprowadzone znowu do sytuacji, że cały świat opiera się na jednej rodzinie. To znaczy, tak, autor programu, który tworzy z wypranych mózgowo żołnierzy, jest ojcem oczywiście Jasona Bourna, który następnie staje się najlepszym wypranym mózgowo żołnierzem. Tak, ale to jest ważne, że ten tata, który stworzył ten program, to według filmu on go stworzył, ale potem był przerażony tym, co zobaczył. Czyli być może, tak jak Mads Mikkelsen w Łotrze 1, że wiesz, mój Boże, stworzyłem Gwiazdę Śmierci za teraz i chciał się wypisać, ale jak wszyscy dobrze wiemy, jak już wejdziesz w takie konszachty z szemranymi tymi facetami w prochowcach, to nie jesteś w stanie się wyplątać. I prędzej cię zabiją, niż uciekniesz. Tak jest, ale w przeciągu wszystkich filmów Jasona Bourna, na początku poznajemy go jako... klasycznego bohatera komputerowej gry RPG, to znaczy kogoś, kto... Level 1. Tak, przepraszam, sequelu komputerowej gry RPG, to znaczy amnezja i tak, od początku trzeba level 1. Trzeba budować statystyki, ale mi się podoba, że bo on umiejętności odblokowywał w trakcie filmu bardzo skutecznie, żeby w ostatecznej rozróbie pokazać, że jest w sposób porządnym wymiataczem. Czyli był przykładem ofiary amnezji, takiej akurat bardzo wygodnej, to znaczy akurat te skille, które były mu potrzebne, zostały zapamiętane, czyli potrafił się fantastycznie bić, potrafił jak to było pokazane, zapamiętywać numery wszystkich rejestracji, wszystko naokoło, potrafił bardzo szybko biegać, potrafił zachował wszystkie umiejętności tajnego agenta Jamesa Bonda, tylko nie pamięta nic tylko więcej. Nie pamięta dlaczego, to jest zupełnie wygodne i w trakcie filmu oczywiście odblokowują mu się kolejne umiejętności, które akurat w tym momencie są potrzebne. No tak, ale żebyśmy tak za głęboko nie włazili, to jakby Jason Bourne przez 3 filmy ścigał ludzi, oni siedzieli przed monitorami, łapał kogoś, ten ktoś pracował do kogoś wyżej, więc w kolejnym filmie znowu ścigał ludzi, znowu tam monitory, co było zresztą w Honest Trailers bardzo ładnie pokazane. I co Filip robi Jason Bourne w najnowszym filmie? W najnowszym filmie wychodzi z ukrycia, bo przez ostatnie 10 lat siedział gdzieś pod kamieniem. Ściga ludzi. Tak, ściga ludzi, którzy też mają, i to jest bardzo ważne, bo monitory i komputery grają dużo większą rolę teraz, bo fabuła filmu Jason Bourne bardziej jest ukierunkowana na cyberzagrożenia i ma swojego hinduskiego Marka Zuckerberga, który jest ważnym elementem planu tajnego agenta szefa CIA Tommy'ego Lee Jonesa. Który jak w ostatnim odcinku Star Warsowego podcastu, oficjalnego podcastu StarWars.pl Star na stronie StarWars.pl dowiedzieliśmy się, to nie jest ten sam aktor, który gra w Łotrze 1 hinduskiego rebelianta. To nie jest ten sam aktor? Tak. Nie, jednak nie, bo ty mi się wydaje, że ty mówili, że to był ten gość z Slumdoga. To jest nigdy, który się nie wyjaśni. Czyli nieważne. To nie jest gość ze Slumdoga. Myślałem, nie, to tutaj jest to jest ten gość ze Slumdoga. Dobrze, nieważne. Filip, jest taki sobie, gość. Tak, jest sobie hinduskiego pochodzenia Mark Zuckerberg. Jest sobie cała masa hakerów, którzy siedzą w jakimś domku, przepraszam, w hangarze, tam w magazynie na Islandii. Tak, w Reykjaviku. Tak, jest cała masa strasznie żenującego dialektu pseudo-hakerskiego. Tak, jest już kultowe stwierdzenie enhance. Tak, jest czyli niewyraźne zdjęcie i magiczny algorytm, który wyostrza je do rozdzielczości 4K. Tak jest. Mamy obrazy z satelity chodzące po mapach kropki.
Czyli wszystko to, co lubicie i kochacie z szpiegowskich filmów. Filip, o ile, nie wiem, ile to było, 10 lat temu? 12 lat temu, kiedy powstał pierwszy Jason Bourne? 2001, myślę, no 15 nawet, lat nawet temu. Jeszcze więcej. To o ile wtedy w ogóle nie przeszkadzało mi to, że są tam technologiczne bzdury, bo jeszcze nie miały tam takiego znaczenia, to w przypadku tego filmu... Bo teraz jesteś starszy, bardziej doświadczony, wiesz dużo więcej o tej stronie naszego życia, czyli wiesz, jak się robi internety i jak działają komputery. No tak, dokładnie tak. Więc... Natomiast okazuje się, że scenarzyści hollywoodzcy jeszcze nie do końca chyba wiedzą, jak to wszystko działa. Ewentualnie myślą, że my nie wiemy. Więc tak, jest to jedna z wad tego filmu, to znaczy, że popada w ten taki klasyczny, technologiczny, hollywoodzki bełkot, który... No to trudno, no. Ale pamiętaj, że ten film zaczyna się tym, czym kończył się każdy zwiastun tego filmu Jasona Bourne'a, Jason Bourne, że jest cios. Tak bo jest. Jason Bourne siedzi gdzieś w Syrii na pustyni i najwyraźniej bije się za pieniądze. A właśnie ja powiedzieć, że wydawało mi się, że w tym trailerze ten cios był jakiś bardziej wyeksponowany. On był z innego ujęcia w ogóle, bo to był, tamten cios był tak, że on, kamera była na niego, on tak przeszedł trochę jak Achilles. Był zdecydowanie bardziej efektowny w trailerach ten cios. Tutaj tak jakby nawet go przegapię, mówię, co to drugi raz będzie jeszcze? No a to było to, więc to na co wszyscy czekacie po zwiastunach, to jest na samym początku filmu. I jako, że film miał premierę półtora miesiąca temu, to prawdopodobnie już to widzieliście. A poza tym w tym filmie nic ciekawego nie ma. Nie, tak naprawdę, Filip, nie będziemy tutaj specjalnie dużo czasu poświęcać Jasonowi Bourne'owi, bo nie oszukujmy się, nie ma specjalnie czemu poświęcać, ponieważ jest to film o Jasonie Bourne'ie, który jest takim samym filmem jak trzy poprzednie. Tylko, że Matt Damon jest trochę przytyty, trochę siwszy, ma trochę krótsze włosy. Wszyscy są trochę starsi. I jest, co jest istotnym elementem fabuły, jest kolejna dziewczyna, która tym razem nie gra w żaden sposób miłosnego elementu w życiu Jasona Bourne'a, ale bez wątpienia przyciągnie do kin wszystkich jej fanów, bo ona gra teraz wszędzie. Kto? Alicia Vikander. Yes, very good, Hubert. 5 tak punktów dla Gryffindoru. Tak jest, ale oprócz tego też jest oczywiście powracają do postaci z przeszłości, czyli pani Julia Stiles, która dla odmiany, spoiler, zostaje zabita, jeśli dobrze pamiętam. Zostaje zabita bardzo mocno. Bardzo mocno zostaje zabita, Snajperki super tajnego czyściciela agentów. Tak, czyli znalazła się w tym filmie po to, żeby przekazać Jasonowi Bourne'owi pendrive, a następnie umrzeć i być powodem do jego brutalnej zemsty na agencie. Czekaj, granym przez pana, jak się nazywa? Vincenta Cassela. Vincenta Cassela. Vincent Cassel, The Asset. I właśnie to jest słowo asset. Jest bardzo znowu wyeksponowane, ale on nawet się nie nazywa, patrz, on jest The Asset. On, jest on nawet asset, nie ma, tak. jest zasobem agencji, w ogóle nie tak, jest niczym innym. Tak jak w każdym filmie o Bourne'ie mamy poszukiwanie, mamy ludzi patrzących się w monitory, którzy śledzą Bourne'a po całym świecie, mamy przeciwnika, którym jest asset, z którym na końcu następuje efektowna wymiana właśnie ciosów i to, co zapamiętałem, jakby miał tak, bo już właśnie minęło półtora miesiąca prawie, więc można się pokusić o podsumowanie filmu w ten sposób, że co pamiętasz z seansu? Ja pamiętam z seansu to, że było właśnie Enhance, super obraz się wyostrzył, że Julia Stiles umarła, cios ze zwiastuna był na samym początku filmu, był bardzo fajny pościg w Las Vegas, gdzie wszystkie samochody zostały rozpierdzielane przez ciężarówkę SWAT. Zresztą też oczywiście jeden z kluczowych elementów każdego filmu. I Matt Damon bardzo dobrze bije się z panem Cassellem w jakichś kanałach. Tak, i kolejny element bardzo charakterystyczny dla serii filmów o Jasonie Bourne'ie, czyli trzęsąca się kamera, która jest tak bardzo trzęsąca, że podobno niektórzy wychodzili z zawrotami głowy i jakimiś problemami z równowagą po seansach trójwymiarowych. Dobrze, i teraz tu bonus, bo już minęło dużo czasu od premiery w Stanach, w Polsce i wszędzie indziej. W Chinach ten film wszedł później. Czy słyszałeś? To jest moje pytanie do ciebie. Czy słyszałeś? Czy co słyszałem? Że w Chinach była specjalna, ekskluzywna wersja 3D po konwersji filmu Jason Bourne. Tak, która właśnie podobno nie nadawała się do tego, bo właśnie trzęsąca się kamera cięcia co pół sekundy powodują, że ludzie tam prawdopodobnie zwariowali oglądając ten film. Tak, więc były skargi. Tak, zawroty głowy, omdlenia, ataki padaczki i różne inne rzeczy. Wymioty i raka płuc. Tak jest, więc wszystko co najgorsze, tylko Jason Bourne. W wersji specjalnej dla Chin. Myślę, że to mógł być, Filip, jakiś spisek amerykańskiego rządu. Tak, ale przecież Chiny dają im tyle pieniędzy, jak te Warcrafty i Pacific Rimy tam wypuszczają, że ja nie wiem, to jest jakiś spisek. Odpowie ci tylko Tommy Lee Jones, który jak w każdym prawie filmie, w którym grywa... Z szefem wszystkich szefów. Jest bardzo starym, smutnym człowiekiem, który z niewzruszoną miną podejmuje najtrudniejsze i najgorsze decyzje. Ja chciałem powiedzieć, że im Tommy Lee Jones jest starszy, tym on ma większe uszy i ja zwracam na te uszy uwagę, jak za każdym razem oglądam jego filmie. Naprawdę, ma strasznie potężnie wielkie uszy.
Serdecznie ci polecam. A to, poczekaj, możemy nawet... Nie, bardzo optymistyczny akcent. Filip, jeszcze jedną rzecz zapamiętałem ja osobiście z tego filmu. To znaczy zapamiętałem bardzo efektowną aukcję szpiegowskich gadżetów, przepraszam, targi szpiegowskich, no rzeczywiście. Uszy na pół głowy, no tutaj dobrze. Też no. Masz piękne, tak, jakby, bardzo dobre. Tak, one mu się zdecydowanie wyciągają z wiekiem. Natomiast pamiętam wystawę szpiegowskich gadżetów, które akurat tak przystępnie leżały. Na konwencie specjalnym. Że pan Jason mógł sobie je wykorzystać i były już gotowe, od razu zaprogramowane na śledzenie, na nagrywanie, tak, na wszystko. Tak, tak, nadajniki, kierunkowe mikrofony. I wszystko sobie mikrofony. Leżało w takich ładnych koszyczkach na stolikach w centrum Las Vegas. Bardzo mi się to podobało. Jest to bardzo komik życiowe. Komik-Con dla szpiegów. Komik-Con dla szpiegów. Brakowało tylko naprawdę wszystkich wcieleń Jamesa Bonda gdzieś tam się przechadzających w tle. Filip, no to co, jeszcze myślę, że już nie będziemy się specjalnie rozwodzić nad tym filmem. Jak ktoś jest fanem serii, to na pewno film widział i prawdopodobnie mu się podobał. My jesteśmy umiarkowanymi fanami serii, to znaczy ja, ty trochę większym, ale myślę, że entuzjazm był podobny, to znaczy było ok, ale nie zmienił życia ten film. Tak jest, gdyby nie był to film o Jasonie Bournie i nie byłoby całej tej marki za nim, to uznałbym, że jest to średni sensacyjniak. A tak sama postać Borna trochę wyciąga go jednak do góry, ogląda się przyjemnie, ale jest zasadniczo dokładnie tym, czego się spodziewałem. Więc myślę, że teraz powinniśmy zakończyć wątek filmu Jason Bourne. I przejść do filmu o parowach. Ale zakończyć go w sposób taki, jak kończy się każdy film o Jasonie Bournie, czyli... Jest to Filip, ostatni utwór muzyczny, na którym Mobi zarabia jeszcze pieniądze. To ustaliliśmy tak, ustaliliśmy po seansie. Bardzo dobrze. Dziękujemy Matt, dziękujemy Jason. Przechodzimy do parów. Film... Do parowu. tak, polski język jest trudny. Przechodzimy do parowu. Parowem jest film pod tytułem Parówkowe przyjęcie, tudzież Sausage Party. Rozumiem, ale z tego, co zdążyłeś mi chyba już powiedzieć, tak. Przeczytałem to gdzieś. Mm-hmm. Ten film w naszym kraju nad Wisłą nie został przetłumaczony. Nie został przetłumaczony. Na polski tytuł nie był właśnie imprezowa, paruwa albo coś takiego. No właśnie to jest ciekawe. Bo paruwy imprezują. Zastanawiam się dlaczego, bo z jednej strony film jest ewidentnie skierowany do dorosłego szaleństwo widza. Parówek. O tym wiedzą wszyscy. I pytanie brzmi, czy dystrybutor uznał, że Sausage Party jest dla inteligentnego widza będącego, Hubert, w targecie, skoro używamy języka polskiego w tym podcaście często, to on będzie wiedział, o co chodzi, zna twórców i jakby tytuł angielski jak najbardziej mu wystarcza. Czy przetłumaczenie tytułu na właśnie parówkowe party, przyjęcie, cokolwiek, szaloną parówę, no, przygody jest... parówy w supermarkecie? Tytuł i jego znaczenie takie nie bezpośrednie, no chyba jest nieprzetłumaczalny na polski. Nieprzetłumaczalny, ale tak naprawdę patrząc na ilość seksualnych aluzji w tym filmie, które się w tych 80 minutach namnożyły w sposób niekontrolowany, to... jakby bardzo adekwatny jest to tytuł i być może słusznie, że nie został przetłumaczony, ale musimy przejść do tego, co zapowiedziałeś, czyli Q&A, ale zanim to ja tylko chcę powiedzieć, że film Sausage Party jest zabawny, jest obrazoburczy. I broń Boże, nie pokazujcie go dzieciom. Broń Boże, nie pokazujcie go dzieciom i jeśli jesteście koneserami humoru prezentowanego przez panów Setha Rogena, Evana Goldberga i resztę powiązaną z nimi, to jest szansa, że będzie wam się ten film podobał. Hubert, oddaję ci mikrofon. Filip, nie musisz mi oddać mikrofonu, bo ja będę tylko zadawał pytania, a ty będziesz się produkował. Filip, nie wiem, jakie odkrywcze pytania mogę zadać. Może pytanie, czy ten film jest naprawdę tak porąbany, jak wskazuje na to wszystko, co na jego temat czytałem? Myślę, że gdyby się postarali, to mogliby tak zwaną śrubę podkręcić bardziej, ale zważywszy na to, że cała ta fantastyczna eskapada, bo to jest film drogi, jak wiemy, jest niewiele opowieści w narracji w ogóle światowej, że tam jest bohater, droga, miłość i tak dalej, nie? Odnajdywanie siebie, to jest film drogi. Bo parowie muszą przejść drogę, żeby, wiesz, wrócić do punktu wyjścia i odkryć, że są dużo mądrzejsze i dużo lepsze i mogą dosłownie zabić wszystkich ludzi. Więc finał filmu, spoiler, polega na tym, że najpierw ludzie są zabijani, a potem jest orgia jedzenia. Grzmocą się te parówy z tymi bułami,
proszę pana, hot dog, w sensie pan Filip, paruwa... Wyprzedzasz moje pytanie, tak. bo chciałem zapytać, bo wiem, że w filmie tym tak. znajduje się bardzo wulgarna i bardzo długa i bardzo bezpośrednio pokazana scena kopulacji różnych rodzajów jedzenia ze sobą. Chciałbym, abyś wymienił mi rodzaje stosunków jedzeniowych, jakie są odbywane w trakcie tej sceny. To tak, preludium do tejże sceny jest sekwencja, w której nieprzetłumaczalny na język polski dusz, będący żelem intymnym, który się żywi soczkami z różnych innych tych pudełek, kartoników i wszystkiego innego, żeby się napakować, bo jest ćpunem, wbija się w odbyt, proszę pana, kierownika zmiany w sklepie i steruje nim jak laleczką, siedząc mu w spodniach, trzymając go za moszne i będąc wbitym w odbyt, i ten człowiek chodzi z pistoletem i próbuje strzelać. W efekcie popełnia samobójstwo niechcący, że strzela sobie w głowę. Nie będę już, ja tego się nie spodziewałem. I to właśnie jakby to jest ten moment, kiedy już, oprócz tego, że tam było dużo rzeczy przez poprzedzające orgie i zabójstwa 70 minut, które mogły wywołać takie, wiesz, u konesera takie uniesienie brwi, nie? Tak delikatne, faktycznie, jest to wytrawny humor dosyć. To później jakby najlepiej obrazuje to scena, kiedy bo to, motyw, że zetknij mi się czubeczkami albo wiesz, wjadę ci w bułę, powtarza się wielokrotnie, to tam jest sekwencja, gdzie paruwa, jedna z, chyba nie Frank, czyli główny bohater, tylko jeden z innych parówków, przełazi przez bajgiel, przez dziurę w bajglu. Koszerny bajgiel. Przez koszerny bajgiel, żydowski koszerny bajgiel. Przez bułeczkę hot dogową i chyba przez tego palestyńskiego falafla i jeszcze kogoś innego. I tam się zaspokaja swoją długością cztery inne jedzenia. Między innymi, ale oczywiście jako, że orgia dobrą orgią jest tylko jeżeli płeć nie ma najmniejszego znaczenia, więc heteroseksualne jedzenie i homoseksualne jedzenie i biseksualne jedzenie się tak się nakłada strasznie mocno. Tam są... Słuchacze, wejdźcie w jakąś nielegalną, pornograficzną Wikipedię, wpiszcie sobie rodzaje stosunków seksualnych, których zazwyczaj nie zaznacie we własnej sypialni, i tak one tam były. Bo tam były może takie... inaczej zapytam, jeśli chodzi o jakość erotyczną tej sceny. Będziemy bardzo długo na ten temat mówić. Nie? Słuchaj, gdybyś miał porównać na przykład, nie? Wizualną reprezentację stosunku seksualnego obiektów, które normalnie do takich celów nie służą, to gdybyś miał to porównać do filmu Team America. To jest dobre, no dobre. No. Tak, to jak na skali porównawczej by się to znalazło? I mówię tutaj, możemy porównać zarówno do wersji kinowej, jak i do wersji rozszerzonej, gdzie są dodatkowe kontrowersyjne ujęcia. To myślę, że jeśli chodzi o sposób wyuzdania i pokazania, że wyobraźnia animatorów jest bardzo, bardzo włochata i mroczna i oni by chcieli robić straszne rzeczy wszystkim ludziom wokół, to... jest na tym samym poziomie, z tym, że kukiełki użyte w Team America nie miały ani trochę genitaliów i niespecjalnie się animowały, w sensie były, wiesz, chcesz powiedzieć, motion, że to jedzenie więc... ma genitalia? Tak, falafel ma moszne, którą, to jest trivia, trzeba było ogolić z cyfrowych włosów, żeby film nie dostał tej najwyższej kategorii, NC-17 chyba, czy jak on się nazywa, i dostał R. Ale co ciekawe, to był pan Rogen w którymś z wywiadów mówił, że bardzo się zdziwił, bo pokazali tym tam cenzorom z tego Motion Picture Association of America film i był przekonany, że po prostu powiedzą, wytnijcie pół filmu, a tymczasem powiedzieli, że spoko, tylko zgolcie włosy z moszny i będzie R. Więc to jest przykład rzeczy, którą trzeba było zrobić, żeby film można było pokazać szerszej widowni. Ale jest to na tyle efektowny punkt kulminacyjny filmu, że sam fakt, że to jest dosyć obleśne, to jednocześnie tak cię bawi serdecznie, że no, tam jest na przykład bardzo dobry, nie do końca seksualny, ale wpisujący się w poetykę sceny, moment, kiedy tampon, który wypada z pudełka, wdeptuje w rozlany czerwony sok i napompowuje się i robi...
Strasznie, wiesz, nagle power. Rany boskie. Dobrze, Filip, kolejne moje proszę. Pytanie. Chciałem jeszcze tu w międzyczasie powiedzieć, ale powstrzymałem się, ale jednak powiesz, no. Że z tej historii z cenzorami nie chciałbym, żeby nasi słuchacze, wiesz, wyciągnęli takie wnioski, że jak się ma ogoloną mosznę, to można ją pokazywać większej ilości. Tak czy siak, okay. Trzymamy mosznę w ukryciu. Dobra, ale czy jeśli ktoś... Tak. Weźmy jakiegoś takiego przykładowego człowieka, który może nie jest specjalnie fanem dowcipów o pierdzeniu, sraniu, przeklinaniu i genitaliach, to czy znajdzie w tym filmie coś dla siebie? Znajdzie w tym filmie coś dla siebie. Dwa fantastyczne momenty nawiązujące do autentycznych postaci, bo jak to z animowanymi komediami bywa, a w tym wypadku z komedią bardzo dla dorosłych, cytatów popkulturowych i nawiązań jest całkiem sporo. Pierwsza rzecz to jest w momencie, kiedy główny bohater Frank Paruwa w wyniku perturbacji fabularnych traci na chwilę swoją ukochaną bułkę Brendę i ma tą scenę, kiedy idzie... Bardzo dobre imię dla bułki. Bułka Brenda, tak. Idzie powoli, trochę smutny, bo ma cel. Musi dojść do jakiejś tam alejki, gdzie się dzieją dziwne rzeczy i tam jest prawda ukryta. Brenda mówi, nie, nie idź, ale nie muszę, no to się rozstańmy. I leci smutna piosenka. Nie? I on jest rozpaczony przez chwilę. I smutna piosenka to jest ta jedna, jedyna słynna ballada w wykonaniu Meat Loafa, który się pojawia jako Meat Loaf. I śpiewa. I śpiewa, tak. Jest zapakowany w taki tekturowy kartonik z odpowiednio, czy tak czarne włosy są narysowane na tym i śpiewa. Już teraz pamiętałem oczywiście przez cały czas, jaka jest ta ballada, ale teraz sobie nie przypomnę. Tym niemniej magia montażu sprawi, że będziesz mógł wstawić ją, jeżeli uznasz to za stosowne, chociaż na chwilę. Kamerze Meat Loaf, bardzo dobre cameo. A druga rzecz to jest... W momencie, kiedy nasi bohaterowie jedzeniowi potrzebują wsparcia od kogoś mądrzejszego niż oni sami, pojawia się, proszę pana, guma, przerzuta, wielokrotnie wypluta i przyklejona stalika guma, która jeździ na napędzanym przez jeden paluszek fotelu i mówi mechanicznym głosem. I mówi, hello, my name is Bubblegum, I will help you. I jest to nikt inny, tylko oczywiście Stephen Hawking, który jeszcze ma dodatkowo scenę powiązaną z Terminatorem, bo kiedy sterowany doodbytniczo ten szef zmiany w sklepie strzela z rewolweru, to kula przelatuje przez gumę, która oczywiście robi i się zasysa jak T-1000 i jest haha, you can't kill me. Więc tego typu inteligentne, proszę pana, zabawy ze współczesnością również są obecne w fabule tego filmu. Okej, czyli jednak coś poza... Pierdzeniem i penisami się znajduje, tak. Parówkowymi penisami, podkreślmy. Tak. Filip, dobrze, to może teraz trochę na temat technicznej strony filmu. Jak to wygląda? Na przykład jakbyś miał porównać filmy, nie wiem, Pixara, DreamWorks, nie wiem, francuskie filmy animowane. Jest to coś na poziomie, tak myślę, tego co robi Illumination, czyli taka minionkowa jakość. W sensie to nie jest to Pixar, który wymyśla w każdym filmie nowe technologie, żeby wiesz, było super futro albo jak w Inside Out, tekstura z tymi mieniącymi się kryształkami. Wygląda bardzo przyzwoicie, lepiej niż na pierwszym zwiastunie, kiedy wszyscy mówili, że okej, ale te paruwy takie, to na dużym ekranie wygląda spoko. Nie jest to szczyt możliwości technologicznych. Paruwy wyglądają lepiej na dużym ekranie. Paruwy wyglądają lepiej na dużym ekranie, to wiadomo, wiesz, object in mirror may appear larger. To w wypadku tego filmu to jest bardzo fajne trivia, że myślę, że zaakceptujesz je mocno, że firmą, która zrobiła ten film, jak widzisz, bardzo niedużo pieniędzy, jak na warunki amerykańskie, niecałe 20 milionów dolarów, pomijając już te protesty, które były w internetach, że nie płacili za nadgodziny animatorom i dlatego jest taki niski koszt. To jest firma, która robi bajki o pociągu Tomku. To jest dokładnie ci sami kolesie, którzy animują lokomotywę dla twojego syna, bardzo... animowali moszne na falaflu. Bardzo, bardzo się cieszę, że mają szerokie portfolio. Filip, no wiesz, praca jest praca. No co? No, więc wygląda to lepiej niż Tommy, ale gorzej niż Pixar, z którego zresztą się śmieją, bo na zderzaku samochodu, który prowadzi James Franco w tym filmie, jest naklejka Dixar. To jest właśnie, rozumiem, dobry poziom taki ten, przytyczek w nos. Próbnik humoru po prostu tego filmu, tak? Okej, Filip, to w takim razie jeszcze może o jakieś takie bardziej twoje osobiste wrażenia, to znaczy jak na przykład reagowała publiczność w kinie?
W moim... Czy ktoś wyszedł, na przykład, nie, była kontrowersja. Nie, chyba nikt nie ktoś wyszedł. Powiedział, to jest skandal, nie będę tego oglądał. To jest Polska. Wychodzimy. Kto wyjdzie ze mną na znak protestu? Tak, Grażyna, wychodzimy. Nie, nikt nie wyszedł. Wydaje mi się, żeby... Czy ktoś przyszedł z dzieckiem na ten film? Nie, na szczęście nie. Chociaż tak się zastanawiam, że nie był jakiś młody, ale nie taki młody typu 8 lat, tylko tak naście. Możliwe, że był jakiś naście, taki 12-13, który to taki, nie powinien taki, tam być. Taki człowiek, który jest na etapie, że jak usłyszy słowo Benison. No, to, ale nie, śmiali się, byli chyba dosyć pozytywnie nastawieni do filmu. Moje wrażenia były takie, że porządna rozrywka w tym gatunku właśnie obleśnego, amerykańskiego, pijackiego, narkotyckiego humoru. Nie jest to ten sam poziom, co filmów, bo jednak głosy głosami, doskonały Edward Norton, który mówi jak młody Woody Allen w roli Bajgla w tym wypadku. Wszystko super, ale pewnie jakby byli na żywo, czyli te same... Podobna fabuła pewnie w jakiejś przetworzonej wersji mogłaby się wydarzyć w wersji aktorskiej. Byłoby pewnie fajniejsze, bo i Pineapple Express, i This is the End są filmami lepszymi i zabawniejszymi. Zdecydowanie. Choć to nie jest... Chciałem powiedzieć, to nie jest trudne, ale może jest trudne, bo są ci sami twórcy, nie wiem, Hubert. Podobało mi się, no ja mam zwichnięty umysł trochę, jeśli chodzi o wulgarne amerykańskie komedie. Jesteś prostym no. człowiekiem, lubisz proste rozrywki, robisz ogolone, moszny falafli oraz super, parówki przechodzące przez bajgla, siedzisz sobie w fotelu kinowym, robisz dokładnie, trzymam się za bebzol, nie jest. Myślę, że ten punkt będzie dobrym nawiązaniem do naszej dalszej rozmowy na temat Suicide Squad, a dlaczego to się dowiemy za chwilę. Chciałem jeszcze zapytać, mam jeszcze nawiązanie jedno komiksowe. W jaką postać wcielił się pan Paul the Ant-Man Rudd? Paul, czekaj, muszę sobie się wspomóc tutaj tą. A! Paul Rudd był menadżerem sklepu, który miał wetkniętą w dupę rzecz pana, to był pan sterowany, pana Żela. Pan sterowany przez pana Żela, który nie skończył najlepiej. Okay, trudno, tak Filip, bywa. Filip, czy chciałbyś... jeszcze jest jedno pytanie, które muszę zawsze zadać w naszych sesjach Q&A dotyczących filmów. To znaczy, czy była scena po napisach? Nie, nie była scena po napisach. Było jedynie sympatycznie animowane przedstawienie tego, kto kogo grał. I to też było tak, niektórych rozpoznałem od razu, a niektórych, chociaż oczywiście czytałem listę, zanim poszliśmy do kina, to potrzebowałem wsparcia i potem powiedziałem, faktycznie to był on, to na takiej zasadzie. I tylko dodam, że jest otwarte zakończenie, które jeżeli przerodzi się w sequel, to ma szansę być dużo lepszą rzeczą, bo zakończenie obiecuje, że sequel będzie miksem filmu aktorskiego i animacji, co jest istotne. Dobrze, czyli Filip, podsumowując wszystko, jakbym miał wszystkie twoje odpowiedzi teraz sumować w jednym zdaniu, to jest to średniej jakości wulgarna animacja przeznaczona dla miłośników prymitywnego humoru, dewiantów, których rajcuje seks jedzeniowy. Oh yes. Oraz dla kogo jeszcze? Dla miłośników ogólno pojętej popkultury, ponieważ będą mogli bawić się w odnajdywanie referencji i nawiązań do innych tytułów. Tak, jest to, jak tytuł wskazuje, film bardzo imprezowy. Dobrze. Więc piweczko ze znajomymi wieczorem w domu, jeśli w kinie nie widzieliście, serdecznie polecam. No właśnie, czy oprócz tego, że paruwa jest wielka i błyszcząca, to jest jakiś dodatkowy plus oglądania tego filmu w kinie? No koniecznie nie. Po prostu to jest tak, że jak lubisz jakichś ludzi i chcesz właśnie dać trochę... Chciałem powiedzieć, że to może być, że to jest fantastyczny film kanapowy, moim zdaniem. Nie, ja myślę, tak, że jak w końcu dojdzie do tego, że obejrzysz go w zaciszu domowym z własną żoną i biegającym niekontrolowanie synem, który będzie pytał, tato, dlaczego ta paruwa włazi w tę bułkę? Chcę hot doga, zrób mi. To będzie... To myślę, że będziesz się bardzo dobrze bawił. Tak jest. Dobrze, Filip, to jeszcze teraz pozostaje tylko formalność. Czyli... Co, wiesz, ile musisz, parów musisz, mam? Jako profesjonalny recenzent musisz jakoś liczbowo wyrazić swoją... Daję 7 parów. Jest to dobra ocena, Filip. Jest to dobra ocena. Pozdrawiam twórców filmu Sausage Party. Ja, Filip, z podcastu Hammerzeit. Tak jest, czyli polecamy wszystkim, którzy mają równie niewyrafinowane potrzeby co ja. Co Filip. No, dokładnie tak. Tymczasem, Filip,
W środowisku, którym czujemy się dość dobrze, czyli komiksowym środowisku, aczkolwiek w uniwersum, którym czujemy się trochę gorzej, czyli uniwersum DC, które nie oszukujmy się jest trochę gorsze od uniwersum Marvela. Wiemy teraz, tak, DC jest lepszy, bo Marvel jest lepszy, można się kłócić w nieskończoność. Ale można się kłócić, tylko że na razie mamy rację wciąż. Na razie wciąż, oczywiście mamy rację. Miała miejsce już dawno temu, bo już miesiąc temu. Tak, premiera filmu Suicide Squad. Czyli Legion Samobójców. Tak jest, który to film miał być taką, takim pomysłem DC na ożywienie i trochę inny sposób ożywienie tak, swojego bo rzekomo filmowego uniwersum. Jest zamroczne i za poważne. Tak jest, a jednocześnie wykonali w poprzednim filmie ten krok, kiedy wcisnęli bardzo dużo postaci do jednego filmu i to samych postaci, że tak powiem, z pierwszego gatunku, to co by dać odetchnąć ludziom od postaci pierwszoplanowych, postanowili tym razem zrobić film z trzecioplanowymi postaciami i okazjonalnymi występami postaci z Panteonu Gwiazd. I trzeba przyznać, że w odróżnieniu od wytwórni Sony udało im się to zrobić. Sony miało taki sam plan, żeby nakręcić film Sinister Six, Który na razie został pogrzebany o przeciwnikach, tak, Spidermana i prawdopodobnie, miejmy nadzieję w sumie, że już nigdy nie powróci, bo potem, Spiderman jest teraz tylko jeden. Tak, jest jedyny jego słuszny uniwersum Spiderman. Jest częścią uniwersum Marvela. Tak jest, to tym w przypadku się udało. I reżyserem filmu jest pan David Ayer, który jest twórcą przede wszystkim sensacyjnych, policyjnych, gangsterskich, kryminalnych historii, żeby wymienić choćby bardzo fajny End of Watch z panem Michaelem Penią i Jakeem Gyllenhaalem o policjantach, co jeżdżą po chyba LA. Był dobry, podoba mi się. Tak jest. I w filmie tym występują 3 do 4 postaci, które ludzie znają. Mówimy już z powrotem o Suicide Squad. Tak. Tak, i reszta postaci, no, których w ogóle nikt nie zna, i muszę przyznać, że po tym filmie ich nie poznam. Tak, jeżeli są tak jak my, ludźmi, którzy uniwersum DC znają z głównych, najgłówniejszych komiksów i tak naprawdę tolerują, znaczy nie, uwielbiają Batmana, tolerują Supermana, lubią Jokera i w zasadzie a cała reszta koniec, jest zasadniczo obojętna. To dokładnie, to nie będą chcieli się zagłębiać bardziej w to uniwersum, chyba że jakimś cudem przyszły rok przyniesie dużo lepsze jakościowo filmy. Tak, ale zakładam, że raczej pewnie większość postaci tych drugoplanowych z tego filmu już, nie wiem, wydaje mi się, że się raczej specjalnie nie pojawi. No. Oni mieli tak zwane te one-upy, chciałem powiedzieć. Nie one-upy, tylko że one-shoty wyszły na ekran, wyszły, część zginęła, część nie, ale wróci tylko Joker, tylko Batman, Harley Quinn prawdopodobnie, może Deadshot, gdyż jak sam stwierdziłeś, film Suicide Squad powinien nazywać się jak? Hubert? Możesz to powiedzieć państwu, tak, teraz już. Ten film powinien się nazywać Deadshot. Tak, bo jak na film, w którym nie ma jednego głównego bohatera, Will Smith jest zaskakująco bardzo głównym bohaterem jest w tym filmie. Chociaż starają się to ukryć. To znaczy, nawet nie za bardzo starają się ukryć, ponieważ film nawet pokazują od razu w pierwszych scenach filmu, pokazują w tym filmie, będziemy zajmować się Deadshotem i Harley Quinn, ponieważ przed napisami początkowymi pokazują postać Deadshota, jest scena z Deadshotem i jest scena z Harley Quinn, po czym są wjeżdżona napisy początkowe, tak, i są na nowo pokazane scenki z wszystkimi postaciami pozostałymi oraz ponownie Deadshotem i Harley Quinn. Tak. Już na samym początku mówią ci, tymi dwiema postaciami będziemy się zajmować, resztę są tam, żeby powiedzieć tam coś zabawnego. Tak jest. I jeden z nich jest, czyli pan El Diablo, jest po to, żeby w ogóle mieli jakiekolwiek szanse w starciu z tym przeciwnikiem, którego dla nich wymyśliliśmy. Oczywiście, drodzy słuchacze, żeby nie było wątpliwości, będą spoilery, więc jeżeli nie chcecie wiedzieć na przykład, że komputerowo wygenerowanego nie najlepiej brata pani wiedźmy zabija Diablo, który zamienia się w takiego demona kościstego. Trochę lepiej wygenerowanego. Trochę lepiej wygenerowanego. To nie słuchajcie tego, co właśnie powiedziałem. Tak jest. Filip, od samego początku jakby twórcy byli świadomi tego, że pospolity, taki jak to po politycznemu powiem, zwykły człowiek, tak, zwykły szary człowiek, nie będzie wiedział nic na temat żadnej z tych postaci, która jest w tytułowym Legionie Więc Samobójców. Trzeba je wprowadzić na ekran w taki sposób, żeby wszyscy i fani i nie fani wiedzieli, co jest grane. Tak, ale nie, ale chodziło mi bardziej o to, w związku z tym od samego początku główną informacją na temat tego filmu, jaka docierała do uszu kogoś, kto nie jest miłośnikiem specjalnym komiksów DC, było to, że w tym filmie będzie nowy Joker.
Okej. Okay. Nie oszukujmy się, kampania reklamowa filmu, która przez... Ile ona trwała? Z półtora roku? Nabierała kolorów coraz bardziej, bo pierwsze zwiastuny były takie... No może nie, że mroczne i straszne, ale przynajmniej jeśli chodzi o oprawę graficzną, to kolorki się robiły coraz bardziej kwasowe. Tak jest. I słusznie, bo przynajmniej się ten film wyróżnia w zalewie innych. To postacią, która zbierała najwięcej ruchu internetowego, informacji wszystkiego, był właśnie Joker. No to oczywiście z racji tego, że postać Jokera w filmach jest już pokazywana na różne sposoby i dwie ostatnie jej, a nawet trzy, przepraszam, inkarnacje były no dosyć, że tak powiem, udanymi rolami aktorskimi. Tak. Znaczy zarówno Jack, yes, Nicholson, jaki świętej pamięci Heath Ledger. To tu chciałem się wtrącić, bo Hubert, jakiś czas temu zapytaliśmy naszych 200 milionów fanów na Facebooku, żeby zagłosowali na swojego ulubionego Jokera. Więc tak jest, i odpowiedzi ta próbka, były dosyć... próbka statystyczna wynosząca chyba, o ile dobrze pamiętam, 14 osób. 14 milionów osób? Przepraszam, przejęzyczyłem się. 14 milionów osób sprawiła, że powinniśmy wyniki tej sondy podać na antenie. Tylko zwrócę. O, proszę bardzo. Informacja jest taka, że wygrał, proszę pana, pan Heath Ledger. Co jest do przewidzenia. Tak, ja myślę, że gdybym musiał po przystawieniu przez kogoś mi do skroni pistoletu, bym stwierdził, że faktycznie chyba Heath Ledger byłby wygrał. Na drugim miejscu był animowany Joker z głosem Marka Hamilla. I tutaj pewnego rodzaju niespodzianka. Tak, na trzecim miejscu pan Jack Nicholson, na czwartym miejscu Jared Leto, a na piątym miejscu pan Romano z pierwszego Batmana z Adamem Westem, na którego nie zagłosował nikt. Myślę, że gdyby miał, zgolił wąsy, zanim został pomalowany na biało, ponieważ on jest znany z tego, że on pod tym białym makijażem miał normalny wąs taki, nie? Intensywny. To może schowany. Byłby lepszy, tak. Tak. No, wyniki są o tyle może zaskakujące, że pan Jack Nicholson nie jest na miejscu drugim, aczkolwiek wiesz, nowe pokolenie, to już nie jest ta ich estetyka. Nie, proszę pana, Heath Ledger. Wiesz, jest... Batman Tima Burtona jest dla naszego pokolenia tym, czym Batman pokolenia Tima Burtona był Batman dla nich tym samym był Batman z serialu. Dla pokolenia naszego. Tak? Lub już nawet nie naszego, tylko tego trochę młodszego. Tak. Batman Tima Burtona. Tak, czyli ten 89, tak. 90, no. Jest no. Tym samym, tak. Czym dla pokolenia no. Batmana Tima Burtona, czyli tego poprzedniego, tak, pokolenia, był Batman telewizyjny. Kampowski, totalnie Adam zabawny, tak, odstraszający rekiny sprayami pana Adama Westa. W związku z tym nie ma się co dziwić, że tutaj Heath Ledger jest na pierwszym miejscu. Ponieważ rzeczywiście jest to taki Batman naszych czasów. Prawda. I wciąż jest to Batman naszych czasów. Przykro mi powiedzieć, Jared Leto trochę nie podołał, moim zdaniem, ale z drugiej strony nie był taki zły. Nie, ja uważam, że Jared Leto był spoko, natomiast głównie wadą było, że było go za mało. Było go za mało i momentami był trochę zagubiony, ale to za chwilę dojdziemy. Tak. Natomiast animowany Batman z głosem Marka Hamilla jest, wiesz, takim Batmanem konesera, wiesz, to jest, znaczy, przepraszam, Jokerem konesera, to jest taki Joker, wiesz, dla ludzi, którzy się znają, którzy doceniają, wiesz, różne zawiłości. Zatem w animacji można przedstawić dużo więcej rzeczy na równi z komiksem, bo animacja wybacza dużo więcej niż twarz aktora, który, tak jak Jared Leto, wiesz, siedzi w jakimś, kurde, bagnistym domu i słucha muzyki z lat 20. poprzedniego wieku, żeby się wczuć w rolę. Tak, ale i wysyła ludziom martwe świnie, tak, podobno. Kończąc ten lekkie odejście od tematu, Filip, chodziło mi o to, że od samego początku przez półtora roku cała ludzkość była karmiona informacją, że to jest film, w którym będzie nowy Joker i wszyscy się zastanawiali, Joker, jaką Jared postacią Leto, będzie nowy Joker, jak Jared Leto, który jest znany z takich bardzo fajnych, odważnych aktorskich kreacji. Jak podoła, co zrobi, tak. Tak, i jak będzie ten nowy Joker wygląda, czy będzie równie dobry jak Heath Ledger, czy będzie bardziej zabawny, czy będzie bardziej psychopatyczny. I generalnie on był takim tematem numer jeden. Drugim tematem oczywiście było to, że Harley Quinn jest bardzo atrakcyjną kobietą, tak, i że to jest taka też wschodząca gwiazda w sumie. Poza tym, co jest istotne, to jest po raz pierwszy, kiedy Harley Quinn jest na dużym ekranie w, proszę pana, kinowej, aktorskiej, wysokobudżetowej roli. Tak, następnie trafiały do wszystkich historie o tym, jak to pan Jared Leto, stosując metodę aktorską, robi jakieś głupie kawały wszystkim na planie i nie wychodzi z postaci nawet w czasie wywiadów z dziennikarzami. Tak. Po czym po obejrzeniu filmu dowiadujesz się, że Joker tam właściwie jest postacią totalnie trzecioplanową. Być może trochę... 6 do 7 minut? Tak, jest...
że w ogóle połowa scen, które znajdowały się w trailerach z jego udziałem, została wycięta z tego filmu, że jego wkład, ja byłem na przykład przekonany, chyba wszyscy byli przekonani, zanim się dowiedzieli, jaka jest prawdziwa fabuła, że to będzie wyglądać mniej więcej tak, że ten Suicide Squad jest zebrany właśnie po to, żeby popsuć szyki właśnie Jokerowi, i cała zabawa miała polegać na tym, że Harley Quinn, która jest zakochana, śmierna śmierć i życie w Jokerze, jednocześnie musi, wiesz, występować przeciwko niemu, w związku z tym przez cały film knuje, jak to zrobić, żeby się... Tak. I moim zdaniem to by była dużo ciekawsza historia. Generalnie każda historia, która nie wymaga walki z super nadnaturalnym przeciwnikiem, który może wszystko, byłaby dużo lepsza. Oraz nie wymaga walki z setką lub dwiema setkami identycznie wyglądających tak, zombiaków. Zwykłych tak potworo zombiaków, takich jak w każdym innym filmie i grze science fiction na świecie, jest dużo lepszą fabułą, tak, masz rację. To prawda, więc ja chciałem powiedzieć tak, że moje wrażenia po tym filmie, oprócz tego, że jak się naczytałem pierwszych recenzji, że znowu nie wyszło, jest najgorzej, było lepiej niż się spodziewałem, ale to wciąż nie było to, co zakładam sobie założyli twórcy, bo po tych pierwszych 40-45 minutach, zanim cała ekipa pojechała do tego zniszczonego, jak się okazuje, Midway City, bo ja wtedy rozmawialiśmy, nie pamiętałem, gdzie się dzieje, to jest Midway City, czyli ani Gotham, ani Metropolis, to zanim pojechali, zanim zaczęli walczyć z tymi wszystkimi bezimiennymi, beztwarzowymi, kurde, ludźmi szyszkami, i zanim wleźli do wieżowca i zanim się okazało, że Enchantress tam z tym swoim bratem budują jakieś, kurde, coś fraktalne działo, bliżej nieokreśloną broń, która ma zniszczyć całą ziemię, to było spoko. Te wszystkie sceny trochę doklejone na siłę, ale niech im będzie, z tymi statystykami, przedstawianie bohaterów, ich historyjki, sam fakt, że to uniwersum jest takie, to już ci mówiłem, zakolesane, przypomina mi uniwersum Arkham, jeśli chodzi o gry wideo, że to jest uniwersum, gdzie tych złoczyńców jest wielu. Batman może się pojawić w każdej chwili i zdjąć tego, kogo trzeba. Właśnie to był ten Joker element, który... jeździ sobie samochodem i scena jego zamknięcia w azylu Arkham i jego relacji z Harley Quinn, która była tak przeplatana kilka scen w czasie tych właśnie pierwszych 40 minut, kiedy ona potem wleciała do tych Ace Chemicals, do tych... Tak, ale chciałem powiedzieć, że to jest tak wszystko właśnie pocięte, że wydaje mi się, jakby oni nakręcili tego mniej więcej 5 razy więcej, jakby ta cała historia znowu była... tak jak w Batmanie i Supermanie, tam jest dużo lepszy film w środku, tylko nie potrafili go wyciągnąć. Tak, jest tak, że pierwsze pół filmu rzeczywiście jest dużo lepsze niż drugie pół filmu, przy czym mam taki też zarzut do tej pierwszej połowy, dwa zarzuty, no jest szalenie długa ta ekspozycja bohaterów, to znaczy opowiadamy o każdym z osobna, z jednej strony fajnie pozwala szybko nam się nauczyć, kto jest kim i jak, skąd się wziął. Poza Slipknotem. To za chwilę do tego dojdziemy. I pozwala na super fajne cameo Batmana i całkiem fajne cameo Flasha, który wreszcie wygląda jakoś w miarę normalnie tutaj, a nie jak w Batman Superman, który miał jakąś dziwną zbroję, wąsy. Nie dało się go zrozumieć za cholerę. To było dziwaczne. To był plus, ale to było strasznie długie, bo to trwało, nie wiem, chyba pierwsze dobre 15 minut na zmianę z rozmową smutnych panów i smutnej pani przy stoliku. I dwa, szalona po prostu i absolutnie dla mnie niezrozumiała sraczka muzyczna. To znaczy tam przez te pierwsze kawałek było filmu Next, zmieniało się muzyka co jakieś 30 sekund i każda z tych to była jakaś znana piosenka, tak jakby próbowali trafić w gusta każdego. Znaczy każdy znajdzie tam piosenkę. Znasz to? Słuchaj, a to znasz? Znasz? Dokładnie tak. Strasznie mi to przeszkadzało, bo to była po prostu, nawet nie dało się w jedną tą melodię jakoś wciągnąć i od razu była zmiana o coś innego. Zdarzały się nawet sceny, jak właśnie scena Harley Quinn z Jokerem, gdzie w trakcie jednej sceny były trzy piosenki wykorzystane i się zmieniały zupełnie nagle. Pomysł dobry, wykonanie nie najlepiej. Tak jest. Bo współczesna muzyka jak najbardziej pasuje do takiej wersji tej historii. Spoko, ale no tutaj... No tak, gdyby chociaż o połowę zmniejszyli, no strasznie się to po prostu... Jak parę zlepionych ze sobą teledysków to wyglądało na samym początku. Aczkolwiek z tych rzeczy, które mi się podobały, to oprócz cameo w tej początkowej części, oprócz cameo Batmana, to sama historyjka Deadshota mi się bardzo podobała, to znaczy taki totalnie absurdalny sposób strzelania do ludzi przez... Odbijanie metalowych, tak. Kuli od płytek. Zresztą te historyjki ogólnie były fajne.
Postać pani Amandy Waller mi się podobała, bo taka po prostu, no muszę to powiedzieć, zimna suka po prostu. Zimna rządowa suka, tak jest. I to jest postać, która przez cały film czekasz na to, aż dostanie w takim filmie zwykle taka postać na koniec dostaje takie olśnienia, o mój Boże, co ja zrobiłam. Ewentualnie ginie, tak. Ewentualnie ginie z zasłużoną śmiercią, bo tak. Jest zimną suką. Albo dostaje, mój Boże, co ja zrobiłam i wtedy jest też, może zginąć, bo muszę się poświęcić, żeby to naprawić. Tymczasem ona do samego końca... Została taka sama, przeżyła i mogła się spotkać z Bruce'em Wayne'em w scenie, w trakcie napisów. Tak jest, ale wszystko w tym filmie jest takie trochę nie do końca, bo na przykład jest fantastyczne cameo Batmana w przypadku sceny z Deadshotem i jego córeczką i tak dalej. Przy czym no, też nie jest to chyba taki trochę Batman, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ja. Znaczy Batman, który wiesz, tłucze ojca na oczach dziecka, tak? Ale już ustaliliśmy, że Batman vs. Superman zabił 40 osób, prawdopodobnie. Więc... Tak, to nie jest ten Batman. Z drugiej strony mamy też równie fajną występ Batmana, kiedy goni uciekającą Harley Quinn i Jokera. Tylko tak. Dlaczego oni do jasnej cholery jadą takim samochodem, który już wygląda trochę jak z filmów Joela Schumachera o Batmanie, to znaczy ma podświetlone, ten jest błyszczący, jest tandetny. Bo Jared Leto jest trochę meksykańskim gangsterem w tym filmie. Jest trochę meksykańskim lubi neony, jest trochę Alfonsem, jest trochę psychopatą, jest trochę anarchistą, właśnie jest taki zbyt mocno niedookreślony. Leży w ogóle scena, w której on leży w tym kółeczku złożonym z noży i misiów dziecięcych, jest też wydaje mi się jakby... Coś za tym się kryło, tylko w tym filmie nie zostało pokazane, co? Nie zostało pokazane, więc w związku z tym moje skojarzenie powędrowało szybko do okładek płyt grupy Korn, która też ma misie, tylko one krwawią, albo jakiś psychotyczny cyrk z maskami, że jest, wiesz, dzieci, ale mrok i że Joker jest trochę niedojrzały, ale jednocześnie chce zabijać. Ale scena w jego klubie własnym, kiedy próbował sprzedać Harley Quinn panu Commonowi, który grał kogoś tam, nie wiem, była całkiem niezła. Tak, to była dobra scena i tutaj właśnie akurat w tej scenie wydaje mi się, że w bardzo fajny sposób właśnie było, tutaj był dobry ten balans zachowany, to znaczy takiego szalonego psychopaty, Alfonsa, gangstera, tak, to tak. Była taka postać, ale nie wiadomo, bo każda odpowiedź byłaby zła w wypadku tego dialogu, nie, bo cokolwiek byś powiedział, on jakby po zadaniu tego pytania, to gość już przegrał, nie, jakby nie było opcji, żeby wyszedł z tego żywy. Myślę, że tutaj też bardzo był fajny jeden ukłon w stronę fanów komiksów, to znaczy ta scena, kiedy Harley Quinn i Joker tańczą w tym świetle reflektora i Harley Quinn jest ubrana w tym klasycznym strój. Rzeczywiście wygląda fajnie, aż nawet powiem ci, przez jakiś czas żałowałem, że ona w tym stroju nie występuje przez cały czas i nawet jak go wyciągnęła przez chwilę z tej skrzyni, jak dostali te swoje rzeczy, to ona miała ten strój, tam patrzyła na niego, mówiła, a może co? Ale nie, jednak nie. Jednak zdecydowała się na klasyczny bojowy strój, to znaczy krótkie majtki, spodenki, tak, i odkryty brzuch. Czyli klasyczna RPG-owa kobieca zbroja. Ale to było fajne. No miał ten film takie fajne przebłyski, kiedy sobie tak mówię, o, będzie fajnie, ale jednak nie było fajnie. No tak, właśnie motywy typu design pani Enchantress, zanim stała się normalną, nudną czarownicą z mocami, tak, był super świetny, fantastyczny. Z którym kontrastował strasznie design jej brata Incubusa, który wyglądał jak Job z Kosiarza Umysłów, kiedy wszedł już do komputera i też się stał takim kurna z pasków złożonym komputerowym kolesiem, tylko że tamten efekt jest z roku 91 czy 2, ten jest 2016, a nie wyglądają stale tak bardzo inaczej, w związku z czym minus. I sam pomysł, żeby wielką bombą magiczną, chyba bombą wsadzoną na suficie akurat pod nim, w jakichś kanałach ją zabić, co też jest istotne, bombą, która ma licznik ustawiony na 2 sekundy jest bardzo ważne dla ludzi, którzy ją uzbrajają i tak dalej, więc to też był komentarz w internecie, że prawdziwy Suicide Squad to są ci komandosi, którzy tą bombę chyba wnieśli do tunelu. Tak, ale chciałem powiedzieć, że w ogóle bardzo tak zapowiada się fajna historia, pomysł, zatrudnimy, wiesz, drani, żeby odwalali za nas brudną robotę, a potem się wszystkiego wyprzemy i na każdego ona ma jakiegoś haka, a na tego, na którego nie ma haka, to ma, wiesz, apkę, która może którą może wysadzić go w każdej sekundzie. Yes. A na panią, która ma nieograniczone moce i tak, której się nie da kontrolować. Serce w pancernej walizce. Tak, ma serce Davy'ego Jonesa, które, które dźga długopisem.
Co jest trochę dziwne, bo ta pani potrafi, wiesz, w ciągu ułamka sekundy przenieść się na drugą półkulę. Ale pamiętasz, ona chciała podejść do swojego serca, tylko walizka zaczęła pikać. No cokolwiek tak. Tam by się miało tylko stać. Pytanie, z tą dlaczego ona podchodzi do niego, skoro potrafi się teleportować gdzieś do jakiegoś sejfu w Teheranie, wrócić w ciągu pół sekundy, to niedobrze mógłbym się teleportować zabrać koło piszczącej walizki, tak. Zabrać ją, ewentualnie, nie wiem, prawdopodobnie ma też moc przenikania przez, bo no, ona ma nieokreślone moce. Tak samo zresztą moc pod tytułem jak trzymam tutaj telefon, gdzie mam wasze portrety i jak nacisnę na wasz portret, to wybuchniecie. To nie jest specjalnym chyba problemem dla pana, który potrafi strzelić we wszystko z dowolnej odległości. Tak. Strzelić po prostu w ten telefon i go zniszczyć, zanim ona zdąży nacisnąć jakiś przycisk. I cała masa takich rzeczy. O nie, muszę zainstalować apkę, gdzie albo, ona albo jest. Albo w ogóle koncepcja pod tytułem, przepraszam, będę się teraz szczepiał. Koncepcja pod tytułem, zatrudniamy bandytów, żeby odwalali za nas brudną robotę, żeby broń Boże nie było tam widać naszych żołnierzy, po czym wysyłamy tam żołnierzy. Razem z nimi cały oddział żołnierzy, tak czy siak, żeby tam z nimi bili. To tak, totalnie bez sensu przecież jest to wszystko. No tak, ale to jakby to przykłady na to, że totalnie bez sensu, to właśnie jak Enchantress z bratem za pomocą fraktalnego działa z kosmosu niszczyli rzeczy na Ziemi i były kamery, które pokazują te rzeczy, które akurat jest... O nie, nasza główna satelita została zniszczona i jest kamera w kosmosie, która filmuje tą główną satelitę, która została właśnie zniszczona. Bliżej jak na kamera na pustyni pokazująca akurat z pół kilometra jakąś tam placówkę radaru, która też została zniszczona i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Mamy także naszą ulubioną postać, pana Slipknota, którą już od po obejrzeniu wszystkich trailerów zaskakująco mało, to znaczy nie było go w nich w ogóle i od samego początku, zresztą chyba nawet w którejś audycji o tym mówimy, tak. Jesteśmy pewni, że to jest postać, która jest w tym filmie tylko po to, żeby pokazać, że jak się im sprzeciwisz, to zginiesz i że zginie jako pierwsza i zginie natychmiast i nic nie osiągnie w tym filmie. Czyli pokazał skuteczność implantów, bombowych implantów w szyjach, to znaczy hej, pan Bumerang mówi do Slipknota, hej, uciekamy, ty przodem. To on jako, że jest świetny w robieniu lin i to jest facet, który, jeżeli dobrze cytuję, potrafi wszędzie wejść, tak to jest jego super moc, rzuca linę niczym Spider-Man albo Batman i już chce uciekać po ścianie, ale pani Amanda Waller naciska guzik w swojej apce i bum, bum. Tak, i przy tym wszystkim, kiedy mamy te wszystkie środki ostrożności, znaczy mamy serce tej, mamy apkę, która potrafi eksplodować, tak? Mhm. Mamy haka na każdego, to pan Rick Flag postanawia jeszcze zatrudnić bodyguarda w postaci pani Katany, która też tam nie wiadomo właściwie skąd się wzięła i po co ona tam była, skoro on już i tak mógł ich wysadzić w każdej sekundzie, to dlaczego miał ją dla swojej ochrony? Ale to jest ważne, bo ona wskoczyła do tego helikoptera tuż przed odlotem na główną misję i to było tak, że to jest Katana, to jest moja ochroniarka, aha, a jej miecz pochłania duszę zabitych. Tak przy okazji. Okay. Tak jest. Nie, no było to fajne, dlatego że ona do tego miecza mówiła, bo tam jej mąż też jest tak, tym, no. ale to wszystko było takie, to jest ta pani, robi to i to i ma takie i takie moce. Ty widzu, tak. Ty, no. Widzu, musisz to zrozumieć, no. Że ta pani umie to i to. Więc tu znowu było za dużo. Tak, to było za dużo. Natomiast, więc ja się w tym filmie było za dużo różnych rzeczy i za mało różnych rzeczy. Na przykład był taki jeden punkt fabularny, który się zastanawiałem, co się właściwie wydarzyło i po co to się wydarzyło. Kiedy już lecieli ze swoją wspaniałą misją i lecieli śmigłowcem, który został nagle znikąd przez nikogo, nie wiadomo przez kogo, zestrzelony. Tak. I on się przewrócił, rozbił się tak. I oni sobie z niego wyszli i poszli dalej i ten temat został zupełnie zostawiony. Czy to Joker rozwalił ten śmigłowiec? Kto rozwalił ten śmigłowiec? Nie pamiętam już. Enchantress? No właśnie nie pamiętasz. Nikt go, nie było wiadomo. Po prostu ktoś rozwalił śmigłowiec, oni się rozbili, wyszli ze śmigłowca i temat był zamknięty. Jeśli to był Joker, to po co rozwalał śmigłowiec, którym jest Harley Quinn? To jest wszystko bez sensu. A tam był taki motyw, to akurat ludzie wyciągnęli właśnie z... Bo tam wersje scenariusza gdzieś tam jakieś wyciekły, bo właśnie montaż, bo w zasłonach było to pokazane, że Harley Quinn jest beznadziejnie zakochana w Jokerze. Joker trochę ją też kocha, ale trochę jej nienawidzi. To jest taki tam właśnie było, też taki zarzut. Jest to jest, no. Abusive relationship. Tak, nie, bo to jest taki zarzut, który też mają fani komiksów DC i historii i filmu animowanego o Batmanie też przede wszystkim, że w dotychczasowych inkarnacjach tych postaci pani Harley Quinn była zakochana po prostu bez pamięci w Jokerze.
i na wszystko mu pozwalała, natomiast on nigdy nie miał w stosunku do niej żadnych uczuć. On po prostu bezczelnie wykorzystywał, miał ją totalnie gdzieś, miał ją w dupie, tylko ją dręczył, męczył, a ona go kochała. I to było takie podobno fajne. I strasznie im to przeszkadzało, że w tym wypadku Joker, który był... też oczywiście wykorzystywał ją, dręczył, męczył i torturował, ale jednocześnie była tam jakaś iskierka uczucia, tak. Ponieważ no, chociażby sam fakt, że wskoczył za nią, wiesz, do tego, tak pięknie wskoczyli do tego, do tej mazi ohydnej, śmierdzącej i tam nastąpiła, wiesz, pocałunek w szlamie psychopatyczny. To był taki zarzut, jaki stawiali. Mi się to akurat bardzo podobało, bo to było takie akurat odpowiednio nieoczywiste. Znaczy nie wiemy, czy za chwilę będzie chciał ją zastrzelić, czy będzie chciał ją przytulić, czy będzie chciał ją ocalić, czy będzie chciał ją wykorzystać do jakiegoś wiesz, swojego niecnego celu. Ale to jest po raz kolejny coś, czego było w tym filmie za mało. Ponieważ ten relationship no, między nimi był... Fajny wątek, kurde, ale no, pokastrowali go w montażu. I... Ja ci powiem, chyba nawet chętniej dużo bym obejrzał film właśnie pod tytułem, wiesz, jak Harry poznał Sally, nie? Czyli... Jak pani, no właśnie, cały ten motyw, jak ona go leczy w Arkham, a on ją przekabaca na swoją stronę i potem razem idą w miasto. Tak, teraz może z rzeczy, które mi się podobały, mimo że spodziewałem się, że nie będą mi się podobać, to jest pan Will Smith, który z zwiastunów wychodziło na to, że jest Willem Smithem, to znaczy mówi tak jak Will Smith i zachowuje się zupełnie jak Will Smith. W filmie to aż tak nie przeszkadza. Jakby... Pasuje do postaci, jest tak, nadaje się na głównego bohatera, chociaż teoretycznie miał nim nie być, ale tak jest, wiadomo. Ale jest tak bardzo głównym bohaterem, że no mówię, no ja ten film można by nawet. On zresztą całą akcję przecież prowadzi, on jest takim liderem tego zespołu, jest, tak. On ich naprowadza na tą dobrą drogę, że trzeba koledze pomóc, nie? Wiesz, nie? Mamy szansę zrobić coś dobrego, nie? Problem jest taki, że to miał być też film o bad guyach, którzy pomagają dobrym i robią to niechętnie, natomiast on się też w ostatnich 30 minutach zmienia w film. Równie dobrze mogliby to być superbohaterowie, równie dobrze mogliby to być członkowie Justice League. Tak, i właściwie z małym wyjątkiem kapitana Boomeranga, który podobno jest bardzo wierny swojej komiksowej postaci, że właśnie, że okej, była ta scena, kiedy niektórzy mówili, że szkoda, że wrócił. Jak siedzieli w barze, tak, już pod koniec. Zniknął, kto chce, to może iść. I ten zgarnął piwsko, dużo piwska zgarnął i poszedł. Tak, ale że właśnie i przeczytałem w komentarzach, żeby się mówili, szkoda, że wrócił, byłoby super, to byłoby takie nieoczywiste, ale że podobno w komiksach robi dokładnie tak samo. Znaczy, znika, że wychodzi, ale się pojawia. Ale że w ostatniej chwili, jak już trzeba, no to niechętnie, ale wraca. Tak jest. No i tak jak mówiliśmy na samym początku w tym filmie, jesteś w stanie powiedzieć cokolwiek więcej na temat postaci tak naprawdę tylko Harley Quinn i Deadshota, natomiast pozostali członkowie Legionu są tam tylko po to, bo mają jakieś umiejętności, albo nawet ich nie mają. No. Poza El Diablo, który potrafi zamienić w demona i sklepać 6000-letniego boga. Co też wydaje mi się było takie trochę... Nie wiem, no to miało być zaskoczenie, tak? Że on nie tylko strzela ogniem z łap i się zapala. Tak, ale ma inną się postać zapala. Też, tak. Tak, bardzo mi się podobała jego moc, że tak, wiesz, też oprócz tego, że takie to robi bardzo intensywne pokazy swoich umiejętności, czyli spala całą dziesiątkę ludzi, to ma... Płonącą panienkę, tak? Płonącą swoją, wiesz, żonę ma tutaj, sobie potrafi w bardzo dyskretny sposób manipulować, to mi się bardzo podobało. Natomiast kiedy napisy, tak? Generować? Tak, natomiast ponieważ nie znam w ogóle tej postaci, to... Rozumiem, że założenie było takie, że on też jest jakimś wcieleniem jakiegoś bóstwa z tej samej kasty, z której jest Enchantress i ten jej brat, tak? Bo oni do siebie gadali tym samym językiem, nie? Napisy się pojawiały, jak oni do siebie gadali w jakimś obcym języku, więc zakładam, że to też jest jakiś tutaj, pewnie znawcy mogą nam pomóc, więc jeśli macie ochotę napisać w komentarzu, co się tam naprawdę wydarzyło, to śmiało, bardzo proszę. Tak. Ale rozumiem, że to on też był wcieleniem jakiegoś takiego starożytnego bóstwa mocy, jakiejś bóstwa, tam takiej, w tym wypadku ognistego rastafariańskiego jakiegoś bożka. I to miało być takie zaskoczenie, że on się zmienił teraz, a ja to miałem takie trochę what? Tak umie, taki jest duży, nie? O co chodzi, nie? Tak się, zamiast się ekscytować tym, co się dzieje, się zastanawiam, co się właściwie wydarzyło, nie? Ale tak, pan El Diablo był przynajmniej efektowny. Pan Killer Croc chyba powiedział dwa zdania w tym całym filmie. Tak, I'm beautiful. Oh. Tak. I miał być takim, rozumiem, motherfuckerem. W sensie miał być takim... Tak, zakapiorem, wymiataczem. Gangstaraperem, ale zasadniczo tam... się pojawił tylko na chwilę, dwa razy się brzydko uśmiechnął, Harley Quinn miała okazję powiedzieć, że jest śliczniutki
I właściwie tyle. Pan Rick Flag, który jest totalnie najbardziej nieudolną osobą na świecie, co chwilę go porywają, co chwilę no i ktoś go musi ratować. Zakochał się w kobiecie, która została opętana przez wspomnianą już wiedźmę. Tak, i za każdym razem wszyscy go oszukują, nawet ta wiedźma go oszukuje, wszyscy go oszukują, tak? Jest taki trochę biedny, no taki smutny, więc trzeba mu pomóc na koniec. No jest jeszcze pan Bumerang, który jak wiemy lubi piwo, te różowe jednorożce. I nie ma żadnych mocy, poza tym, że potrafi nieźle rzucać bumerangiem. I ma drona, bumeranga drona ma jednego, tak? W swoim tym. Ale Batman ma to samo, tylko lepsze. Ma batarangi, które są dronami. Tak jest. Więc. No, i całość sprawia wrażenie takie, że no owszem, ogląda się bez specjalnej moim zdaniem ekscytacji. Deadshot, który ma scenę niby fantastycznie emocjonującą, gdzie zabija dziesiątki tych samych bulgoczących potworków, które bardzo mi przypominają swoją drogą te klikacze z The Last of Us z gry, czyli takie zmutowane zombiaki. To ten film no niestety wciąż nie daje w uniwersum filmowemu DC tego, czym już Marvel stoi od lat wielu, czyli takiej jakiejś wyrobionej jakości. I tak, takiego... oni ciągle szukają, tylko że oni, mam wrażenie, szukają na żywym organizmie, to znaczy, kurde, mamy ile? 6 lat jesteśmy w dupie. Tak jest. Więc mają musimy szybko taką... ich dogonić. I, no i właśnie, no, jak się tak robi, to się nie udaje. Jeszcze jeden zarzut, który mam do sceny, która przerywa napisy, czyli jest w połowie napisów. To, Filip, w uniwersum filmowym DC wszyscy do jasnej cholery wiedzą kim jest Batman. No, tak. Wiedzą, kto jest Batmanem. Wszyscy. Nie, jeszcze chyba nie spotkałem osoby, która by nie wiedziała, że Bruce Wayne to jest Batman, a trailer do, znaczy, przepraszam, film zapowiadający Justice League zapowiada, że nawet jeśli ktoś nie wie, to on ci sam to powie. Tak, bo cię rzucić batarangiem, chociaż stoi w garniturze przed tobą. Tak. Generalnie scena po napisach oczywiście jest, jest absolutnym klonem scen ponapisowych Marvela, kiedy... Tak, budujemy Avengersów, tak, więc teraz Tony budujemy Stark, Justice League. Tony Stark / Nick Fury chodzą po ludziach i mówią, budujemy drużynę, musisz mi pomóc zbudować drużynę. Tak teraz Affleck chodzi mówi, buduje drużynę, nie jestem Iron Manem, ale buduje drużynę, ale też miałem metalowy strój w ostatnim filmie, żeby nie było. Nie? Więc budujemy drużynę i musisz mi pomóc, a on mówi, ale musisz przestać po nocy chodzić, bo wiem, że jesteś Batmanem, a ty musisz przestać korzystać z tych, tych bad guy'ów, bo wiem, że taki program prowadzi. Wszystkich złapię. Czyli wszyscy wiedzą wszystko, generalnie żadne tajne operacje nie istnieją w tym uniwersum. Filip Hubert, ja ci powiem, że zaskoczeniem jest, że z trzech filmów, które składają się na nowe kinowe uniwersum DC, najlepszym filmem był ten, który początkowo nie był elementem uniwersum DC, czyli Man of Steel. Mimo wszystko. Filip, tak mówisz po prostu, bo podobają ci się jego buły. Buły są świetne, wiesz, jako Polak jestem fanem pieczywa. Tak jest. Więc wiesz, tak jest. Wiadomo. Tak jest nasza homoseksualna fascynacja. Mięśniami cudzych. Cudzymi mięśniami jest tak. Jest wciąż żywa. Filip, jeszcze chciałem tylko coś, jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, chciałem powiedzieć to, o czym już wcześniej mówiłem, bo chciałem nawiązać do poziomu gimnazjalnego humoru i miłośników tegoż, ponieważ będąc w kinie, wchodząc na salę, było to już jakieś, nie wiem, 3 tygodnie po premierze, sala była pusta. W związku z tym ucieszyłem się, mówię, o, będziemy, wiesz, będziemy mieli spokój, nikt nie będzie nam tam tutaj przeszkadzał, nikt nie będzie nam tu ciamkał popcornem na duchę. 3 minuty po rozpoczęciu filmu, kiedy już akcja się rozkręca, na salę wchodzi grupa ludzi, składająca się z 3 mężczyzn oraz kobiety, którzy rozpoczynają aktywność pod tytułem pijemy wódkę i popijamy sokiem z kartonu i przez cały film rzucamy takimi światłymi komentarzami. Zasadniczo komentarze tyczyły się tylko i wyłącznie postaci Harley Quinn, a właściwie pani aktorki, która ją grała, i były to komentarze, kiedy przebierała się, to był komentarz w stylu o, dobra, już koniec filmu, możemy iść. I mój ulubiony komentarz, kiedy z kolei była znana już i przez nas też doceniana scena wyciągania torebki z szyby, kiedy następuje prezentacja walorów, to jest bardzo światły komentarz. Proszę. I teraz uwaga, zacytuję i też tak postaram się jakby wczuć w tę postać. To jest
ale ma dupcie jebana. I przez cały film towarzyszyły mi właśnie takie komentarze, więc myślę, że to też mogło trochę negatywnie wpłynąć na. Może tak, no niestety, nie wybierasz publiczności, z którą oglądasz, chyba że oglądasz w domu. Tak, więc dlatego polecamy oglądanie w domu. Takiego filmu chyba też. Mimo wszystko, no, jakbyś wiedział to, co wiesz po seansie, to prawdopodobnie byś poczekał, byś obejrzał w domu za miesięcy kilka i byś nie stracił na tym zbyt wiele, szczególnie, że uniwersum będzie rozbudowywane dopiero w przyszłym roku filmami Wonder Woman i pierwsza część Justice League będzie? 2017 chyba tak. Chyba tak. Chyba tak, ale oczywiście też tutaj jest taka tradycja, już się robi filmów DC, to znaczy, że... Dwa filmy rocznie. Nie, tak, dwa filmy rocznie, ale też, że zwiastuny i filmy promujące dostajemy bardzo długo przed, czyli jakieś półtora roku przed premierą filmu już dostajemy jakieś materiały. W przypadku Justice League, no ten materiał był już mega rozbudowany. Prawda. Dobre, gdzie to było, 3,5 minuty? Wszystko dlatego, że chcą strasznie chcą nadgonić. Tak, chcą nadgonić, że się gubią w tym nadganianiu, ale... Może do 4 razy sztuka jednak. Tak jest. W każdym bądź razie film Suicide Squad. Nie wiem, czy on mi się mniej podobał niż Superman. Mi się podobał bardziej. Nie jakoś dużo bardziej, ale był taki trochę spójniejszy. Tym niemniej nie jest to wciąż poziom, że o mój Boże, stary ziomek, musisz obejrzeć ten film, ci gaci spadną. Aczkolwiek miałem taką nadzieję, że on jakby wprowadzi powiew świeżości do tego ciemnego i zatęchłego uniwersum filmowego DC. I tutaj też właśnie a propos tego uwaga, ktoś zauważył, że ten film jest szalenie ciemny. Znaczy wszystko w tym filmie jest jakby przyciemnione, jakby ktoś nałożył jakiś filtr na obraz i nawet się śmiał, że nawet jest scena, w której siedzą w pomieszczeniu, które całe płonie i wciąż jest ciemno w środku. Nie wiem, czy to jest wciąż jakby... Hubert, magia Hollywood, wszystko tak, jest możliwe. To jest chyba wciąż próba takiej, wiesz, odróżnienia się od Marvela, gdzie wszystko jest piękne, kolorowe, multikolorowe. Patrząc na plakat, kolorów nie brakuje jednak. Nie? Tak, to tutaj mimo, że ta estetyka jest taka bardzo... Nie wiem, jakie to są kolory. Neonowe, można to określić. Neonowa, kwasowa, komiksowa. Tak jest. To mimo wszystko wciąż trzymamy się w takich, wiesz, ciemnych pomieszczeniach, pustych pomieszczeniach, mrocznych pomieszczeniach. Tak, Filip, czy jeszcze takie mam dla ciebie pytanie. Czy w tym filmie była muzyka? Jako taka? Teoretycznie była, bo tu jest napisane, że pan Steven Price robił muzykę, ale jej nie pamiętam w ogóle. Kompletnie nic nie pamiętam, poza utworami, które się tam pojawiały w międzyczasie. Więc tak jak zwykle mówiliśmy dwukrotnie chyba, że jednak DC lepiej sobie radzi ze ścieżkami dźwiękowymi niż Marvel, bo przynajmniej są charakterystyczne, to w tym wypadku akcent poszedł na soundtrack złożony z piosenek. Nie, bo wydaje mi się, że w tym wypadku oni z kolei powiedzieli, słuchajcie, Guardians of the Galaxy, zobaczcie jak ten ich soundtrack się sprzedał. Ha, tam były ważne, powtórza się piosenka. Tak jest, no. Rzeczywiście. Tak, bo zabrakło najwyraźniej piosenek na świecie. Tak, ale tamten soundtrack się tak dobrze sprzedał i film się tak dobrze sprzedał. To zróbmy to samo. I tam były, wiesz, znane piosenki i lubiane przez wszystkich, stare, wrzućmy nawet tą samą piosenkę, na pewno będzie dobrze, tak. Będzie dobrze i też będziemy sprzedawać miliony soundtracków i chyba stąd się wzięła ta cała sraczka muzyczna z początkowych jest prawdopodobne, że etapów filmów, także Filip, nie wiem, no nie do końca jest spoko jednak Suicide Squad, więc wszyscy już pewnie widzieliście ten film, aczkolwiek mam przede wszystkim nadzieję na to, że postać Jokera zostanie rozbudowana w filmie dedykowanym Batmanowi, że tam jakby trochę to wybrzmi, bo przecież znamy też tą historię, że Joker jest sprawcą śmierci Robina, w związku z tym może ta historia też jakoś się tam pojawi i wreszcie Jared Leto będzie miał szansę pokazać wszystkim, że jest przynajmniej w okolicach tego, co zrobili jego poprzednicy. Widzisz, tak. Postać Jokera w Hollywood się stała takim wyzwaniem aktorskim dla każdego pokolenia. No, zobaczysz, w Avengersach będzie Joker jeszcze. No, spokojnie, wszystko jest możliwe. Tak jest. No i co? No i tyle, proszę Państwa. Skończyliśmy omawiać 3 filmy. W kolejnym odcinku Hammer Tightu jest spora szansa, że będziemy brać narkotyki? Wydaje mi się, że tak, ponieważ niektórzy z nas już mieli okazję wszystkie odcinki drugiego sezonu, chociaż się ciężko to mówić o drugim sezonie, bo to jest dalszego ciągu. Idealna kontynuacja, w sensie po prostu taka stuprocentowa, po prostu ciąg dalszej historii, tak. Serialu Narcos. Myślę, że do tego czasu ja już zdążę ogarnąć też wszystkie. I odliczanie, Filip, do Luke'a Cage'a.
Tak jest, więc mili Państwo, narkotyki za mniej więcej 2 tygodnie prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Później jest szansa na Luka Cage'a, ale jak wynikną rzeczy w międzyczasie, to oczywiście jak zwykle będziemy trzymać rękę na pulsie i relacjonować z 2-tygodniowym opóźnieniem. Lub miesięcznym, lub 1,5-miesięcznym jak w tym przypadku. Tymczasem miłego czegokolwiek. Czyli jeżeli jest teraz rano, to miłego dnia. Jeżeli jest wieczór, to miłego wieczoru. To jest magia internetów i nawet no. Nie wiesz, jaka jest pora dnia, bo siedzisz, wiesz, za zasłoniętym oknem i... Tak. Być może jest 5 rano właśnie teraz. Nie wiem, Hubert, ale trzeba się pożegnać jakoś. Nara. Koniec. 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 Nara. Koniec.